Kochani, dużo mówimy o tym, że mamy myśleć jak dzieci i zachowywać się jak dzieci czasami, żeby nie brać tego świata na poważnie. Ale ja chcę wam przykład podać. Bo to myślę, że powinniśmy się też inspirować takimi przykładami. Jak my to przeżywamy? Bo każdy z nas doświadcza na swoim poziomie życia różnych przeciwności. Każdy gdzieś tam się czymś zmaga, coś próbuje pukać. Tak? Ale właśnie jest pytanie, jak my podchodzimy do tego. My byliśmy 2 tygodnie temu na tygodniowym wyjeździe z Julitą i z dziećmi. I ja wam chcę powiedzieć, o czym ja myślałem, jak ja tam byłem. Ja generalnie wyglądałem trochę tam tak, jak taki bardziej przerośnięty 5-latek. Amen. Ponieważ ja wchodziłem do morza i bawiłem się w tym morzu jak 5-latki, 5-letnie dziecko. Skakałem sobie, nurkowałem, stawałem sobie na rękach. W mojej głowie była myśl, czy teraz jak stanę, czy mnie znowu fala nie przerzuci, Amen. Czy będę stał prosto, czy Amen. Trzymam pion. Jak zobaczyłem, że pływają tą dorady, a moja żona je rybki, to mówiłem, że ja zanurkuję i wyłowię doradę. I ja tak sobie wchodziłem do wody i mówiłem, że tym razem mi się uda i to ja jej wyłowię doradę. Ja naprawdę nie myślałem o innych rzeczach. Jak kładłem się spać, zastanawiałem się, ciekawe, co urozmaicą jutro na śniadanie. Co będzie dobrego. Jak mi się znudziło nurkowanie i takie bawienie się, wiecie, jak przy brzegu, plup, tak? Nie pływanie kraulem, tylko takie nurkowanie, jak dzieciaczek, tak? To sobie myślałem, czy serniczek dzisiaj będzie z polewą czekoladową, czy truskawkową, bo wolę tą czekoladową. Taką miałem głowę. Amen. Amen.